Witamy w programie Miedziowy Kwadrans w listopadzie. Zapraszamy naszych widzów na informacje związane z KGHM Polska Miedź S.A. i Zagłębiem Miedziowym. Nasz program zaczynamy od wyników finansowych grupy kapitałowej KGHM po trzech kwartałach tego roku. Ten czas to, najkrócej mówiąc, stabilna produkcja miedzi i wzrost przychodów całej grupy kapitałowej. Jak mówią liczby, utrzymano produkcję miedzi płatnej na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, produkcja srebra była wyższa. Odnotowano wzrost przychodów w grupie kapitałowej KGHM oraz mocny wynik operacyjny grupy w zmiennym otoczeniu makro i presji inflacji kosztów. Mamy wzrost przychodów o 18% w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 i to jest wynik w mojej ocenie dobry, zwłaszcza biorąc pod uwagę lewą stronę tego slajdu, czyli otoczenie makroekonomiczne. No mamy istotne różnice w notowaniach miedzi czy notowaniach srebra. No oczywiście pozytywnie kontrybuuje do tego wyniku wycena dolara, w którym prowadzimy rozliczenia, więc różnice kursowe mają wpływ, ale wynik przychodowy oceniamy pozytywnie. Odnotowano wyższą produkcję, co jest wynikiem m.in. większej dostępności wsadów obcych oraz dyspozycyjności ciągów technologicznych. Jesteśmy zadowoleni z tego, że wyniki produkcyjne w Polsce, one są wszystkie stabilne, w Polsce są rosnące. Minus to także kwestia, która była już Państwu komunikowana wedle mojej wiedzy wcześniej, związana z naszymi projektami zagranicznymi, zbycie kopalni Franke, tudzież jakość złoża eksplorowanego w tej chwili w Sierra Gorda. No oczywiście cieszymy się ze wzrostu produkcji srebra, to jest także na plus. Rosnący koszt jednostkowy produkcji miedzi, rosnący koszt C1, siłą rzeczy wiecie Państwo doskonale, to kwestia przede wszystkim presji kosztowej, zwłaszcza tej związanej z cenami energii. W aktywach polskich rok do roku widzimy plus 3000 ton miedzi. Ten plus jest również do budżetu, który mamy w tym roku w planach produkcyjnych. Jest to około 4200 ton. Gdybyśmy odnosili te wyniki do budżetu, do planów budżetowych, do planów produkcyjnych tego roku, to sytuacja się odwraca. Jesteśmy na plusie, plus 2% i plus około 9500 ton miedzi w 9 miesięcy tego roku. Jeżeli chodzi o poszczególne aktywa, czyli Sierra Gorda i KGHM International, to mamy w KGHM International plus 13% do planów budżetowych i jest to około 5600 ton miedzi. Tak jak wspomniałem, na plusie, jeżeli chodzi o Sierra Gorda i tą niższą zawartość w tym roku, bo przypominam, w tamtym roku ta zawartość na Sierra Gordzie była 0,51, w tym roku mamy 0,44. To Sierra Gorda, obecny wynik to jest 99,6% zaplanowanego budżetu. W polskiej miedzi w porównaniu do 9 miesięcy roku ubiegłego nastąpił wzrost produkcji srebra do 1022 ton. Te główne aktywa to są aktywa polskie, gdzie wyprodukowaliśmy 1000 ton srebra. Jeżeli chodzi o aktywa zagraniczne, to 21 ton przypada na Sierra Gorda i ta surowa 1 tona na Zagłębie Sabber. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM w trzech kwartałach tego roku wyniosła 557 tysięcy ton. Jeżeli chodzi o przychody pierwszych trzech kwartałów tego roku, no to są one wyższe od roku ubiegłego 18%. Jest to związane przede wszystkim z wpływem kursu złotego, można powiedzieć relatywnym osłabieniem złotego do dolara albo wzmocnieniem dolara do złotego. Ta sytuacja nam sprzyja, my korzystamy z niej w sposób realny, w sposób transakcyjny. Również w sposób realny dokłada się to do naszej, powiedziałbym, rentowności, ale o tym zaraz też opowiem, dlatego że tempo osłabienia złotego, no, było wyższe niż tempo inflacji, w związku z tym
jest to sytuacja dla nas podwójnie korzystna. Natomiast to, co warto też odnotować, to jest pozytywny wpływ wzrostu wolumenu sprzedaży podstawowych produktów. Spółka kontynuuje kluczowe projekty, takie jak program udostępniania złoża. Zakończono głębienia szybu GG1. Postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów nie miał wpływu na bieżącą działalność firmy. Kontynuowana była realizacja stacji segregacji i zagęszczania odpadów na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most. Miedziowy gigant kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój energetyki jądrowej, słonecznej i wiatrowej. KGHM konsekwentnie rozwija projekty przyczyniające się do spadku emisji CO2. Od 2023 roku w kopalni Sierra Gorda 100% energii elektrycznej będzie pochodzić z własnych źródeł z OZE. Już 2 grudnia w piątek rozpoczną się w Zagłębiu Miedziowym centralne obchody Dnia Górnika 2022. W Centrum Kultury Muza na godzinę 14 zaplanowano początek ceremonii wręczania odznaczeń państwowych, wyróżnień jubileuszowych oraz szpad górniczych. Tuż po Akademii o godzinie 16 mieszkańcy regionu mogą wziąć udział w niecodziennej ceremonii pochodu Lisa Majora. Po pandemicznej przerwie będzie to na pewno wyczekiwana uroczystość, którą chętnie obejrzą wszyscy mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Pochód ruszy spod Muzy do lubińskiego rynku. Tam przeprowadzona zostanie ceremonia skoku przez skórę, a zatem symbolicznego przyjęcia w szeregi braci górniczej młodych adeptów. 4 grudnia, w Dniu Świętej Barbary, mieszkańców regionu czekają pobudki górnicze, które zaplanowano w Lubinie, Polkowicach i Głogowie. W tym też dniu o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie odbędzie się msza święta w intencji górników i ich rodzin. Zaś o godzinie 13 w Lubinie pod pomnikiem Jana Wyrzykowskiego złożone zostaną wiązanki. W ten sposób corocznie KGHM i mieszkańcy regionu chcą złożyć hołd odkrywcy złóż miedzi. Z okazji barburki w górniczych oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęły się uroczystości wyróżniające matki, których 3 lub więcej synów pracuje w kopalniach. Jest to piękna tradycja, jeśli chodzi o kopalnię Polkowice-Sieroszowice. 3 synów, a czasami te panie, które mają mężów górników, także w zasadzie z tym górnicem są bardzo związane. I w związku z tym taki naprawdę bardzo duży ukłon z naszej strony jako kopalni, że wychowały tak porządnych ludzi, tak porządnych pracowników. Pracowników, którzy tak naprawdę na co dzień spotykają się z niebezpieczeństwem. Bardzo rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Składamy duży hołd dla właśnie naszych pań. Mam 4, które pracują w kopalni i 2 wnuków jeszcze. 2 to jest stolarzami, pracowali jako stolarze. Chyba nie wiem, z 10 lat może, a później tam się zarobki popsuły, no to poszli do kopalni. Mam 3 synów, którzy robią w Polkowicach, Sieroszowicach. Wiem, jak ta praca ciężko wygląda, bo też pracowałam na lampowni. Kiedy synowie zjeżdżają na dół, gdzieś ta głowa jest ciągle zaprzątnięta, ten jedzie na tą zmianę, ten jedzie na tą zmianę. Człowiek gdzieś tam cały czas myśli, żeby szczęśliwie do domu, jak zjechali, to żeby po prostu szczęśliwie do tego domu wrócili. Paniom gratulujemy wychowania tak wielu górników i życzymy samej pomyślności. Dwudziestego 4 listopada Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 grudnia 2022 roku Mirosława Kidonia do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu do Spraw Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A. 11 kadencji. Tego samego dnia na wniosek Skarbu Państwa odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM. Ministerstwo Aktywów Państwowych zgłosiło kandydaturę Piotra Ziubroniewicza na członka Rady Nadzorczej KGHM, który uzyskał większość głosów i trafił w szeregi członków Rady. Od czwartku 1 grudnia rusza 3 edycja konkursu w aplikacji Na Miedzi pod hasłem Kalendarz Adwentowy Na Miedzi. W konkursie będzie mógł wziąć udział każdy, nie tylko pracownicy oddziałów KGHM. Będzie on trwał do 23 grudnia. Każdego dnia w aplikacji Na Miedzi pojawi się jedno pytanie związane z atrakcjami turystycznymi w tejże aplikacji. Poszczególne pytania będą widoczne tylko przez 24 godziny. To ma zachęcić do większej aktywności w aplikacji. Nagrody trafią do 20 uczestników. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 4 stycznia 2023 roku. Odpowiedzi można przesyłać od 23 do 31 grudnia wraz z oświadczeniem z regulaminu.
Na tym kończymy listopadowe wydanie programu Miedziowy Kwadrans. Dziękując naszym widzom za uwagę, już dziś zapraszamy na grudniowy odcinek, który pojawi się w ostatnim tygodniu roku 2022. Będzie w nim na pewno sporo informacji związanych z Barbórką i świętami Bożego Narodzenia.